Kowalstwo artystyczne to dzieło człowieka, kowala, który posiada też talenty artystyczne i utrwala je właśnie w tym, co tworzy. I właśnie to rzemiosło, jego wytwory stały się ozdobą domów, ale też elementami architektury ozdobnej, budynków na zewnątrz, bardzo istotnymi, czasami wręcz dominującymi. Cezary Pawlak, dział edukacji Muzeum Miasta Łodzi. Jeżeli chodzi o Łódź i połączenie tej historii właśnie z tym rodzajem rzemiosła, kowalstwa artystycznego, to przede wszystkim trzeba wspomnieć o tym okresie, który zadecydował o wartościach artystycznych, wartościach zabytkowych miasta. Mam na myśli wiek XIX. Lata 70. XIX wieku to okres, kiedy Łódź wchodzi w ten czas wielkoprzemysłowej kariery miasta i wtedy, mimo że ten rozwój przemysłu, głównie branży bawełnianej, ma swoje odzwierciedlenie w wielkich zespołach fabryczno-mieszkalnych, które powstały. Takim najlepszym przykładem to jest właśnie miasto w mieście, które stworzył Karol Wilhelm Scheiber, czy imperium przemysłowe, jakie stworzył Izrael Poznański. Ale właśnie w tych elementach architektury zewnętrznej, jak i wystroju wnętrz pałacowych łódzkich fabrykantów, pojawiają się te elementy rzemiosła artystycznego, właśnie kowalstwa artystycznego. I takie przykłady możemy do dzisiaj podziwiać przy okazji właśnie oglądania łódzkich zabytków. Takie właśnie przykłady znajdują się w architekturze zewnętrznej kompleksu fabryczno-mieszkalnego Izraela Poznańskiego. Tu szczególnie chciałbym zwrócić uwagę na ten element łączący pałac i kompleks fabryczny, czyli ogrodzenie. I właśnie w tym ogrodzeniu widzimy przepięknie kutą kratę, która wyróżnia się jednocześnie symbolem wielkości potęgi właśnie tego fabrykanta. Podobnie główne wejście do pałacu, który stał się taką wizytówką całego tego zespołu, Pałacu Izraela Poznańskiego. Nad głównym wejściem znajduje się artystycznie kuty w metalu daszek okapowy. I takich przykładów możemy odnaleźć również więcej, zwiedzając te wnętrza, i tu mam na myśli obudowy kominków, balustrady, obudowy kaloryferów, czy wiele innych elementów tej sztuki użytkowej, codziennej, która miała swój wyraz artystyczny, a nadał to właśnie ten artysta. Na pewno trzeba zwrócić uwagę na to zjawisko rozwoju miasta, które wykreowało tą elitę finansową, burżuazję przemysłową. I ta elita finansowa spowodowała, że powstało szereg właśnie między innymi takich zakładów ślusarsko-kowalskich, wśród nich również zakłady, które oferowały to rzemiosło artystyczne, kowalstwo artystyczne, ponieważ ono znajdowało swoich nabywców. Wśród wyrobów miejscowych łódzkich przedsiębiorstw kowalsko-ślusarskich, oprócz tych tradycyjnych elementów, które wytwarzano dla sektora budownictwa, czyli krat, bram, drzwi, balkonów i balustrad, pojawiły się firmy, które wyróżniały się wręcz takim koronkowym efektem całości danego dzieła kowalstwa artystycznego. I co wyróżnia taką charakterystyczną cechę tego warsztatu? Ażurowe, najeżone ostrogami, dzwonkami kwiatów, sterczyny w narożach ogrodzeń, motywy spiralne, kwiatowe. I to są elementy, które nawiązują do modnych wówczas stylów historycznych, czy to były style renesansowe, barokowe, a w późniejszym okresie inspiracją stała się sztuka secesyjna. Ta falista linia, motywy roślinne, to jest właśnie takim wyróżnikiem tego rzemiosła w tym okresie, a na przełomie wieku XIX i XX widzimy wyraźne podniesienie poziomu artystycznego łódzkich warsztatów kowalskich i takim przykładem takiego przedsiębiorstwa, które stworzyło szereg dzieł wysokiej klasy artystycznej, była firma Karola Krępfa, bo tutaj możemy wręcz mówić o przykładach mistrzowskiego wykonania, niezwykle starannych kompozycji, elementów zarówno konstrukcyjnych, tych podstawowych, ale również tych ornamentalnych, tworzących jednorodną konstrukcję całości dzieła. Łódź
Łódź szczególnie wyróżniała się tym, że odnajdujemy dzieła wysokiej klasy artystycznej, jeżeli chodzi o ogrodzenia pól grobowych na starym cmentarzu przy ulicy Ogrodowej. Bo właśnie tam, na tej trójwyznaniowej nekropolii, szczególnie tej ewangelickiej części, tam gdzie mamy mauzolea i pomniki nagrobne tej łódzkiej elity finansowej, łódzkiej burżuazji, łódzkich fabrykantów, na tych dużych polach grobowych mamy przykłady pięknie kutych ogrodzeń, które pokazują to mistrzowskie wykonanie i właśnie wartości, jakie niesie ze sobą kowalstwo artystyczne. Jan Cyriankiewicz, Zakład Kowalstwa Artystycznego Kowalt w Łodzi. Zajmuję się od roku 70 w rzeczywistości kowalstwem artystycznym, bo w 63 roku przyjechałem do Łodzi z Radomska. Ojciec miał tam zakład ślusarsko-mechaniczny, w związku z tym moje zainteresowanie metalem. Od urodzenia, od dziecka wychowywałem się wśród różnych detali zrobionych z metalu i widząc, jak to jest zrobione. Jedyny minus to było to, że ojciec nie miał kuźni. I gdy przyjechałem do Łodzi, miałem to szczęście, że spotkałem ludzi, którzy byli artystami po prostu. I ja, mając to połączenie, bo na Politechnice studiowałem, czyli technikę połączyłem jednocześnie z zdolnościami manualnymi i zdolnościami zdobytymi poprzez kontakt z moimi serdecznymi przyjaciółmi po prostu. To tak jakbym drugi fakultet robił na uboczu Politechniki. I chodziłem po tej Łodzi i patrzyłem, jaka piękna jest ta sztuka kowalska, jakie piękne są te bramy, jakie piękne są ogrodzenia. I cały czas się zastanawiałem, jak może być jeden element zrobiony kilkadziesiąt razy. No i cały czas drążyło mnie to, żeby samemu spróbować, jak to kowalstwo wygląda. W związku z tym kupiłem sobie kuźnię, to znaczy tylko kotlinę kupiłem, wynająłem pomieszczenie na kuźnię, kupiłem kowadła i zacząłem majstrować samemu. Ale wiedząc, że to oprócz siły mięśni i obycia z kowadłem nic nie daje, więc poszukałem starych kowali. Dwóch starych kowali poszukałem, którzy od przedwojny jeden i po wojnie też pracowali i oni do mnie przychodzili. Chodzili na godziny. Ja ich przywoziłem, ponieważ byli już albo w odpowiednim wieku, albo coś innego tam mieli do spożycia i musiałem pilnować, żeby pokazywali mi te charakterystyczne sztuki kowalskie, takie jak rozpłaszczenie, zagięcia, jakie przyrządy trzeba robić przy zagięciu, jak spirale zrobić, jak to wszystko rozciągnąć. Takie podstawowe wieści z zamienia kowalstwa artystycznego. To jest największa satysfakcja, że medal, który jest tak twardy, patrzymy i nie możemy go zdjąć, a to potem on jest tak lekki, tak plastyczny, że ja tworzę w nim tak, jakby rzeźbiarz tworzył w gipsie. Daje to temperatura, którą osiągamy na kotlinie, gdzie temperatura dochodzi do 1600 stopni, gdzie metal po 5, 3, 4 minutach, w zależności ile chcemy, jaką powierzchnię osiągnąć, żeby zmieniła kolor na żółto-czerwony. I w tym momencie, kiedy ten metal dostaje koloru, on jest miękki, on jest plastyczny. Tylko wtedy, gdy się wie, jak tym młotkiem działać, bo mamy kowadło z jednej strony, a młotek z drugiej strony. I trzeba tak umiejętnie tym młotkiem posługiwać się, ewentualnie dodać jakieś oprzyrządowanie, położyć na tym kowadle, żeby można było ten metal kształtować, żeby on był plastyczny w dalszym ciągu jeszcze, ale to tylko trwa 2-3 minuty, to jest dziura. I musimy z powrotem go wkładać do ognia, znowuż musi nabierać koloru i znowuż musi być miękki, tylko że w tym momencie to my już musimy wiedzieć, co my chcemy osiągnąć. Gdy się dojdzie do wprawy, to już siła to jest tylko takim dodatkiem. Najważniejsze to jest wiedzieć, gdzie ten młotek musi uderzyć, w które miejsce. Podstawowym narzędziem odpowiedni młot. Cały zestaw młotków. Każdy młotek jest pod innym kątem zakończony. Każdy młotek jest innej grubości, wagi innej. W zależności co my tym młotkiem mamy wyjąć, wybić. Potem pozwalają, że ten materiał będzie tak kształtował się, jak my chcemy, ale na to musi być przyrząd odpowiednio zrobiony, bo tylko do kształtowania to mamy dosłownie minutę, kiedy on jest gorący. I fragment po fragmencie dalej podgrzewamy i dalej wyginamy, czy dajemy fakturę temu metalowi, czy coś.
coś. Do tego potrzebne są różne rodzaje młotów. Tu jest młot. Po rysunku jedziemy, jeżeli mamy na przykład ługi jakieś, prawda? To z jednej strony stawiamy ten młot na tym rysunku, z drugiej strony bierzemy na kowadle i bijemy to, i bijemy to. Jeden bije, chodź tutaj. I tak jak są tutaj, te unerwienia są na rysunku. I my tu musimy, o, im pomału, o. I tak dalej jedziemy, i tak dalej jedziemy. I to nam daje kształt tego liścia. Daje nam w środku, że on nie jest płaski, blacha jest płaska, a on staje się wypuklony potem. Z drugiej strony walimy i wypuklamy to, ale to musi trwać przynajmniej z pół godziny, godzinę czasu. To są poszczególne młoty. Tu jest młot zakończony kulką, bo jeżeli musimy wybić kulkę, półkole jakieś w blasze czy w tym, no to musi być podstawa tego. Czyli uderzenie z jednej strony, a z drugiej strony uwypuklenie, żeby ta blacha mogła gdzie wchodzić i się opierać. Z jednej strony walimy z płaszczą blachę, a z drugiej strony jest opór po prostu, że taki, jaki chcemy półwalec czy półkrąg, na tym uzyskujemy. Jeżeli potem chcemy owal robić, czy zamknięcie robić. Sylwek, podaj mi takie te do zawijania. Po to na tym kowadle jest zawsze taki otwór, żeby można było każdy jeden przyrząd. O, i to jest, gdzie możemy do średnicy 30-40 cm płaskowniczy pręt kwadratowy zadziąć do tej długości. O. A zaczyna się na rozklepaniu końcówki tego, żeby rozklepać i na kowadle wyginamy ten element, końcówkę, samą końcówkę, żeby można było tą końcówkę złapać przy tym przyrządzie do zaginania i go obracać w tą stronę. Najprostszy przyrząd do zadzinania to jest widły takie kowalskie. Najpierw musimy rozgrzać dany element i potem jak chcemy, jaki kąt, to w tych pierwszy taki zarys można na nim osiągnąć. Ale najpierw trzeba wyjąć końcówkę. To jest kocz, rozpalamy drzewem, na to sypiemy kocz. Tu jest dmuchawa. Jak już będzie ogień częściowo rozpalony, to wtedy dmuchamy. Kiedyś to w XIX wieku i XX wieku to były do dmuchania takie miechy, które miały po 3-4 metry długości i jeden z uczni tam stał na końcu i dmuchał. To teraz mamy dmuchawy mechaniczne, to już nie musimy z tego korzystać. Dorzucamy koczu i parę minut włączamy dmuchawę, 5-10 minut i to będzie ten kocz już czerwony sam. Wtedy będzie odpowiednia temperatura. Wsadzamy płaskowniki, czy dany materiał okrągły, czy płaski. Początek każdej pracy na kowadle, czy kotlinie, jest zaczęcie końcówki materiału. Bo jak końcówkę materiału na kowadle zawiniemy, to mamy już taki element, który pozwala nam zahaczyć i dalej obracać. I najważniejsza rzecz, co teraz będzie robił, wygięcie tej końcówki. Rozklepanie końcówki płaskownika. Płaskownik o grubości 6 mm zostaje na końcu zaklepany do zera i teraz na kowadle po przesunięciu tego płaskownika samą końcówkę najpierw zaczynamy zawijać i ona jest zawinięta, bo mamy mało czasu, póki on jest gorący i wtedy na tych widłach, co tam powiedziałem, zawijamy dalej i to jest 2-3 minuty trwa zaczęcie robót z każdym jednym płaskownikiem. A teraz to możemy na czubek zająć. Z jednej, z drugiej strony, z tym tylko, że ten kwadrat przy każdym uderzeniu jest z innej strony wity. Obracamy o 90 stopni. I tak mamy kwadrat 18 wyciągnięty na zero na samym końcówku i teraz tą zerową końcówkę zaczynamy zawijać i tak się rozpoczyna każdy jeden detal robiony przy pomocy ognia z kotliny. Jak ten młot mam w ręku i wiem, w które miejsce mam uderzyć, to czuję dużą taką radość, gdy ono zaczyna nabierać tego kształtu, co ja sobie wymyśliłem, co wcześniej zaprogramowałem. To daje dużo satysfakcji człowiekowi, jeżeli jeden z tych elementów, który potem 100-200 tworzy całość. Ja czuję się już prawie takim ostatnim, oprócz moich pracowników, jednym z ostatnich kowali, a to się bierze z różnych przyczyn. Także z jednej strony jestem zadowolony, że to do tej pory trwa, ale z drugiej strony jestem mało powiedzieć, że w złej myśli, co będzie dalej, ale... Thank you.
współpraca z panem Janem Cykangiewiczem owocuje w tej chwili realizacją bardzo ważnego projektu przywrócenia elementów dekoracyjnych, w tym wypadku kowalstwa artystycznego, które wpisują się w projekt prac konserwatorskich, remontowych Pałacu Izraela Poznańskiego, który dąży do przywrócenia dawnej funkcji tych pomieszczeń, ale również jesteśmy na etapie rewitalizacji ogrodu. I elementem, który będzie prowadził od tego kompleksu fabrycznego dzisiejszej manufaktury, jest brama prowadząca do ogrodu, brama, której dekoracja nawiązuje do tej wielkiej bramy fabrycznej, która łączyła tą część pałacową z częścią fabryczną. I mamy tu wiele takich właśnie elementów dekoracyjnych, które świadczą o jak najwyższym poziomie artystycznym tego sektora rzemiosła artystycznego, jakim było kowalstwo artystyczne właśnie w XIX wieku. Ta brama, którą wykonuję dla muzeum, ma 3,80 m szerokości i wysokości 4,50 m. Zwieńczenie ma wysokość 1,5 m. I samych rozetek ma 850 plus pozostałe nity, nie nity, nitów to ma z 2000. Około 3,5 tysiąca elementów ta brama będzie miała w sumie po skończeniu. Cały dowcip polega na tym, żeby maksimum, oprócz projektu, którego mam, który nie uwzględnia detali wszystkich, które są na bramie frontowej, ja postanowiłem maksimum tych detali w tą bramę wkomponować. Wtedy ona ma tą ciepłotę swoją. Nawet w kowalstwie widać tą ciepłotę, gdy się na nią patrzy. Gdy ona powstanie, to po prostu piękna będzie.